Dzień dobry Państwu, otwieram 42. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Janów. Zwołałam na wniosek Pani Burmistrz Joanny Ścigaj. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Jest 12 radnych obecnych, troje nieobecnych, w tym Pan Sławosz, Pan Przecówka i Pan Żan. Bardzo serdecznie witam Pani Joanny Ścigaj, witam Panią Kierownik Wysoko Iwonę Leszczyńską, witam Panią Anię Karcińską, którą tutaj zaprosiłem razem z Panią Wójt na dzisiejszą sesję, ponieważ jak wszyscy wiemy, w tym roku, dwa tygodnie temu, Pani Ania Karcińska oraz Pan Grzegorz Tors, który dzisiaj nie jest obecny, jutro będzie i ustaliłem z nim, że jutro zdecydujemy, być może na kolejnej sesji tutaj będzie o sobie mówił, a jednocześnie pogratulujemy mu, a dzisiaj Pani Ani Karczyńskiej pogratulujemy statuetki. To jest taki powiatowy Oscar i dlatego też jest nam bardzo miło, że mamy wśród nas dwoje, którzy taką statuetkę starosty Częstochowskiego otrzymali. Za chwileczkę o tym będę mówił. Witam Panie i Panów Radnych na dzisiejszej sesji. Dziękuję za punktualne przybycie. Witam Pana Rafała. Witam Panią Justynę z Rady Gminy. A oto proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. To się odbyło. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie uchwał. Podjęcie uchwały nr 251 łamane przez 42.18 w sprawie zmian przekształcenia przedszkola w Złotym Potoku. Plac Czciciela 31 poprzez przeniesienie jego siedziby. Zakończenie obrad sesji. Panie i Panowie Radni, mamy tutaj uchwałę nr 251 z podpisem Pana Adwokata Marcina Surowca. To, co wysyłaliśmy, traktujmy to jako kopię, jako materiał roboczy. Natomiast proszę tę uchwałę, którą tutaj Pani Justyna wyłożyła, dlatego że na drugi dzień zmieniliśmy jeszcze, dodaliśmy i mamy tutaj akceptację Pana Adwokata. Za chwileczkę o tym wszystkim będzie mówiła Pani Kierownik Leszczyńska. Panie Przewodniczący, czy ja mogę? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Miło mi, że taka duża frekwencja jest, ale zwracam się do tych Państwa, którzy prowadzą, są odpowiedzialni za prowadzenie oświaty, aby naprawdę nie było takich sesji za 5:12. Pilna sesja, nadzwyczajna sesja, pilna uchwała, nadzwyczajna sesja. No ktoś za to odpowiada i mamy prawnika i na pewno ta osoba, czy bo na szczycie tej drabiny urzędniczej, która odpowiada za oświatę, no stoi Pani Wójt. Tak, bo już chyba nie raz było tak, za 5:12 już wołujemy, pilna sprawa. Mnie na czasie naprawdę nie zależy. I nawet przez telefon, dowiedziawszy się, że jest sesja, oczywiście mam blisko, ale naprawdę ci młodzi, którzy pracują, no ta sesja dzisiaj będzie naprawdę trwała góra 20 minut. Czy nie można, a druga sprawa, czy nie można było nawet, no nie ma dzisiaj prawnika, ale Pani Iwonka albo Pani Wójt mi to wyjaśni. Czy nie można było dzisiejszej sesji przełożyć na środę? W środę jest Komisja Zdrowia, Opieki i Bezpieczeństwa. Gdyby nawet na pół godziny przed posiedzeniem mojej komisji zwołać tę sesję, 7 osób należy, 7 radnych do mojej komisji, dodać Pan Przewodniczący, 8. Już mamy kworum. Mnie naprawdę, ja do tego zmierzam, żeby szanować, każdy radny zna swoje obowiązki i stwierdzam, że są to ludzie, obecni radni mówię, zdyscyplinowani, punktualni, co dzisiaj o tym świadczy uczestnictwo. Ale naprawdę szanujmy się na jedną uchwałę bez interpelacji.
zwołuje się nadzwyczajną sesję. Więc teraz bardzo proszę panią wójt, czy panią Leszczyńską, czy nie można tego było złączyć na środę, bylibyśmy tym ludziom zaoszczędzili czas. Ja to mam w brud. I gdybym wyszła z mojego domu po Przekątnej, to mam 100 metrów. Ale kto pracuje, to ja mu współczułam. Przecież my za 20 minut opuszczamy tę salę. Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przejdę do głosowania porządku, bardzo proszę pani wójt. To pani wójt na wniosek. Pani wójt, jest sesja. Bardzo proszę. Proszę państwa, ja przepraszam najmocniej. Zdaję sobie sprawę z tego, że może to wyglądać niepoważnie, ale niestety gdyby była komisja we wtorek, to wtedy byśmy zrobili sesję przed komisją. Dlaczego musieliśmy zadać dzisiaj, no ewentualnie jutro jeszcze mogła się ta sesja nadzwyczajna odbyć? Dlatego, że ta uchwała, proszę państwa, musi być w kuratorium ostatniego lutego. I to jest to. I to jest właśnie powód, że ja byłam w kuratorium, rozmawiałam z panią dyrektor, bo mój pierwszy zamysł był taki, żeby zrobić kilka minut przed komisją, zrobić sesję nadzwyczajną, a z czego co wynikło. Jak państwo wiecie, zakończyliśmy budowę nowego budynku przedszkola w Złotym Pozorze. 31 stycznia był odbiór, że tak powiem, techniczny, budowlany wszystkich odpowiednich służb zgodnie z planem. Po przerwach, czyli 16 bodajże, nie przepraszam, 12, dzieci do przedszkola poszły już do nowego budynku na zajęcia. Pani dyrektor zgłosiła zmianę adresu do odpowiednich służb, między innymi do kuratorium. I wtedy zrobił się, proszę państwa, szum. Zresztą nie tylko w naszej gminie, ale po trzech gminach były budowy przedszkola. Po prostu kiedyś normalnie przeprowadzało się dzieci ze starego budynku domowego, nie było problemu. Natomiast w tym nowym prawie oświatowym, które zostało zmienione w ubiegłym roku, nie ma takiej możliwości, że przedszkole nazywa się tak samo, zmienia mu się tylko adres, czyli siedzibę. Cała procedura wiąże się z likwidacją i utworzeniem nowego przedszkola lub ze zmianą siedziby, a musi to być dokonane na pół roku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. I stąd ta sesja nadzwyczajna i konieczność podjęcia tej uchwały, żeby od 1 września przedszkole zostało przekształcone. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj to wytłumaczenie jest. No właśnie pracujemy nad tym od tamtego poniedziałku. Poniedziałek, wtorek, w środę było to wysłane. No w trybie jakimś takim bardzo pilnym. Pani wójt też była w kuratorium. No bo tak jak państwo radni widzą, że to jest zmiana adresu, ale to jest bardzo, bardzo ważne. Ponadto z adresem też były problemy i dlatego też mamy tą kopię, którą traktujemy, znaczy ten tą projekt uchwały jako roboczą, a potem nowa. Chociażby z tego względu, że obecnie w Złotym Potoku, tam gdzie jest przedszkola, jest ulica, jest plac Chrzciciela. Ale cała sieć zatwierdzaliśmy w 2016 roku i wtedy plac nazywał się Jana Chrzciciela. Więc musieliśmy to wszystko zmieniać. Musi to być jak gdyby konsekwentne odnośnie tego, co jest w 2016 roku. Dlatego też jest ten nowy projekt uchwały. Cały czas, proszę państwa, no, jesteśmy nad tym pochyleni. To nie są łatwe sprawy, ale no, tego jesteśmy i tutaj pracujemy, żeby ten problem został załatwiony. Bardzo proszę jeszcze
Dawid? Znaczy, jeżeli chodzi o porządek obrad, jeżeli technika pana Ricarda już powiedziała, który jest ranny, czy moglibyśmy dodać punkty wolne wnioski, ewentualnie, jeżeli już który jest ranny, jeżeli ktoś ma pytanie, to czy jest. Jasne, oczywiście. Interpelacje. Jasne, interpelacje, ale wnioski na pytania, jakbyśmy mogli dać ten punkt, żeby jak już się wybraliśmy, to mogliśmy państwa. Dziękuję. Zazwyczaj w sesji nadzwyczajnej robi się w ten sposób, że to co najważniejsze i tyle. Ale państwo wiedzą, że mieliśmy kilka sesji nadzwyczajnych i zawsze znajdziemy na to czas, żeby zadać pytanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem do punktu? Pani gdzieś fakt. Tak jest. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę panią wójt i tutaj pana przewodniczącego. Podziękujemy tutaj pani Ani Tarczyńskiej. Pani Aniu, zanim tutaj z kwiatami. Proszę jeszcze wszystkim radnym powiedzieć, w jakiej kategorii statuetka, zapraszamy tutaj na środek, w jakiej kategorii statuetka jest wężona, jakie w ogóle odczucie po tej dużej imprezie. Ja miałem przyjemność odebrać taką statuetkę w 2016 roku, ale jak pani to przyjmie? W jakiej kategorii? W kategorii edukacja i kultura. To była jedna z sześciu kategorii, w której przyznawano statuetki. Natomiast tak tytułem wspomnień troszeczkę, bo ja od kilku lat jeździłam na te uroczystości, podziwiałam. Byłam bardzo też zaskoczona i wzruszona tym, że mogłam się po tych paru latach znaleźć też po drugiej stronie na tej scenie. Jest to ogromne przeżycie, wielki zaszczyt i wielka przyjemność, że po jakimś tam okresie kilkunastoletniej działalności otrzymuje się takie wyróżnienie. Jest to miłe podsumowanie tego etapu i motywacja do następnych, do dalszej pracy. Dziękujemy. Ja jeszcze tutaj przypomnę, że pan Grzegorz Dors, nauczyciel Szczepocej w Piasku, również otrzymał statuetkę w kategorii sport i turystyka. Takie, byli jeszcze inni nominowani, no ale te dwie osoby otrzymały. W wieściach powiatowych, które są na stoliku na korytarzu w gminie, mamy tam wszystkich nominowanych, wystarczy wejść do internetu i wszystko o tym możemy przeczytać. W imieniu Rady, pani i panów radnych, serdecznie gratuluję tutaj pani dyrektor, pani Tarczyńskiej, no i dalszych sukcesów. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2018 roku przekształcić przedszkole w Złotym Potoku plac Jana Chrzciciela 31 poprzez przeniesienie jego siedziby na ulicę Kościuszki 21B w Złotym Potoku. Paragraf 2. O zamiarze zmiany siedziby, o której mowa w paragrafie 1, należy powiadomić śląskiego kuratora oświaty oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w Złotym Potoku, plac Jana Chrzciciela 31. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę panią kierownik Leszczyńską jeszcze o interpretację. To znaczy tak naprawdę pani wójt już wielką część wyjaśniła, to co najważniejsze. Natomiast ja chciałam dodać, że kiedyś była tylko jedna ustawa o systemie oświaty. W tej chwili obowiązuje nas jeszcze tam pewne zapisy z ustawy wprowadzającej prawo oświatowe,
ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i jeszcze niektóre zapisy ustawy o systemie oświaty, która jest nadal cały czas modyfikowana. Co chwilę wchodzą nowe rozporządzenia, nowe modyfikacje. Pod koniec tamtego roku zmodyfikowana była karta nauczyciela. Także w tych takich meandrach prawnych to naprawdę trzeba być prawnikiem do spraw oświatowych. Jeżeli chodzi o przekształcenie w przedszkolach, z czego to wyniknęło? Nikomu do głowy nie przyszło, że przy zmianie ulicy, gdzie praktycznie ta sama jest kadra, te same dzieci, nic się nie zmieniło, przez rzeczkę dosłownie się przeprowadzili, podlega artykułowi 89. Ja może Państwu przeczytam mniej więcej ten artykuł. To jest artykuł 89 ustęp 1. Ja może będę w skrócie czytała. Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły, rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. I teraz dalej jest, co się robi w przypadku likwidacji placówki. A ustęp 9 mówi tak. Przepisy ustępu 1.8 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. I proszę mi teraz powiedzieć, jeżeli ktoś nie jest prawnikiem, gdzie tu jest zmiana siedziby? Gdzie tu jest zmiana ulicy? To naprawdę trzeba, no nie wiem, takich spraw jest setki. Prawo jest tak niejasne, tak pokrętne, że proszę się nie dziwić nikomu, że ktoś tego nie dostrzegł po prostu. Nawet prawnik ZNP uważa, że my nie powinniśmy przekształcać tego przedszkola, tylko uchwałą Rady Gminy zmienić miejsce placówki. Także zdania podzielone wśród prawników są, a cóż dopiero wśród pracowników samorządowych, którzy nie są prawnikami. I tyle mam na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych? No musimy to zrobić, bo inaczej nie możemy kroku dać do przodu. I ta uchwała Rady Gminy, ona jest potrzebna, niezbędna. Czy ktoś z pań i panów radnych? Nie widzę, myślę, że jest wyjaśnione. No, taka jest potrzeba chwili. Dzieci, najważniejsze, że dzieci są w przedszkolu. Tutaj musimy sobie jakoś radzić. Nie jest to takie łatwe, żeby wszystkie te papiery no, w jakiś sposób zaspokoić. A punktem wyjścia do tego jest podjęcie uchwały. Dzieci w przedszkolu są. Byłem we wtorek tam co najmniej godzinę w przedszkolu. I proszę Państwa, akurat przywieźli tablicę multimedialną. Zainstalowali. No, sama przyjemność być w przedszkolu. Dzieci akurat jadły obiadek. No więc no, takie przedszkola to już 21 wiek. Dobrze, że to jest. No a zresztą musimy sobie radzić ze sprawami oświatowymi, papierami, ustawami. No, musimy to zrobić. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie mandatu do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję pani kierownik za to, że mamy tę uchwałę podjętą. No i oczywiście będziemy się starać, żeby to wszystko jakoś nadgonić i zrobić. No nie tylko my się tym borykamy, również inne gminy. Ale najważniejsze to, że dzieci tam są. Już nie powrócą na plac chrzcicielski. To co, to teraz zapytania, pełne wnioski, bardzo proszę. Bardzo proszę pani Anna. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Kilka uwag. Cieszę się chociaż, że wprowadziliśmy punkt interpelacji. To bardzo bym ze swoimi uwagami musiała czytać, zawracać mowę pani wójt i przychodzić osobiście, czy też pisać, czy też czekać na następną sesję. W imieniu własnym jako radny mieszkańców Janowa. Proszę o wycięcie trzech topór przy mostu przy ulicy Przyrowskiej, aby nie było
bo te to wody już mówiłam miksy rosną sobie poza obrębem ogrodzenia żydowskiego cmentarzyska. Druga sprawa, bardzo proszę, uporządkowanie kaczych dołków. Tak to ludzie nazwali ten plac między posesją pana Zębika, a posesją pani Zagórskiej. Może tam kiedyś były sadzawki, może chowały kaczki, może było jakieś bagienko. No zrobiła się działka, potem ta działka została sprzedana. To znaczy, nie mówię do tego, że urząd gminy ma to wykonać, tylko przypominam albo proszę, aby urząd gminy, odpowiedni pracownik, zmusił, czy wyjaśnił, czy prosił właściciela tej działki, aby ją uporządkował. To jest za marketem w centrum Janowa, nie naprawdę wstyd. Tam są śmietnisko, tam jest śmietnisko, wysypisko. Ja nie wiem, powinien być właściciel zmobilizowany i ogrodzić ma to. Bo ludzie mnie tak chodzą. Teraz bardzo proszę o odpowiedź panią wójt, czy naprawdę plac targowy w Janowie będzie, czy nie będzie. Bo to jeszcze pół roku, może ciut więcej, dzieli nas od zakończenia naszej czteroletniej pracy. Tak miało być i ludzie na to liczyli. To nie jest łaska z urzędu gminy, to powinien być obowiązek, bo obchodziliśmy chyba z wiosną, no w każdym razie chyba w 17 roku, 25-lecie działalności samorządu. A jesienią tego roku ja sobie naliczyłam, że samorząd już działać będzie 28 lat. Gdyby tylko po 20 tysięcy, że ten plac targowy daje na rok, ale teraz więcej daje, to ten plac zarobił na to, aby nie było, tak powiem, dziadostwa w centrum Janowa. Naprawdę Janów nic nie korzysta. Remontujemy drugą część Anatola, a budynek kupiony od gminnej spółdzielni, od rozsypującej się, przepraszam, w cudzysłowie, spółdzielni, istnieje i stoi sobie, a płacimy za wynajem pokoi dla urzędników GOPS-u. Tak, i czy będzie wykonana w końcu obudowa nad zabytkową studnią u zbiegu ulic Cmentarnej i Żurawskiej? Bo osobiście byłam zobligowana do tego, żebym ja, radna, chodziła do sąsiadów. Chodziłam do nich i wszyscy z utęsknieniem czekają, kiedy studnia zardzewiała. Ledwo jeszcze ta pompa się tam trzyma. Czekają na to i teraz mnie pytają, no proszę pani, pani mówiła, że takie przedwiośnie, że tuż, tuż będzie wykonane zadaszenie, a tego zadaszenia nie ma. Więc na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co z placem targowym? Jeżeli chodzi o tak zwane kacze błotka, wystosowaliśmy pismo do właściciela z prośbą o uporządkowanie działki. My nie mamy, że tak powiem, możliwości zmuszenia właściciela działki do zrobienia czegokolwiek, czy chociażby ogrodzenia. Wystosowaliśmy pismo, możemy wystosować jeszcze raz i na tym nasze możliwości się kończą. Jeżeli chodzi o plac targowy, niedługo będziemy obchodzić rocznicę złożenia wniosku. Było chyba na początku kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam. W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek o przebudowę targowiska. Do dnia dzisiejszego konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty. Czekamy na dalszy ciąg. Nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o budowę studni,
Owszem, przypominam sobie rozmowy, pani radna u mnie była, rozmawialiśmy, był nawet zrobiony projekt, ale uważałam, proszę państwa, że nie ma sensu robić w tym miejscu dużej altanki i jeszcze z ławeczkami, dlatego że no, będzie to miejsce poza monitoringiem i dodatkowe miejsce na spotkania młodzieży i zrobimy zadaszenie, ale jakieś mniejsze, żeby tylko zabezpieczyć studnie. Rozmawiałyśmy ostatnio, nie wiem, chyba w listopadzie. No musimy przeczekać zimę i na wiosnę będziemy myśleć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Radny Dawid. Pani ma pytanie, dwa właściwie pytania. Jaki jest zamysł na przeniesioną przedszkolę właśnie w tym momencie, co tym zakupu, czyli coś się kreuje, tak, co tam się może być? I drugie pytanie, jak zakończyła się jakby weryfikacja przyjmowania wniosków o finansowanie na fotowoltaikę i inne odnawialne źródła energii? Czy było duże zainteresowanie, czy troszeczkę mniejsze niż w poprzednim konkursie? To znaczy zainteresowanie było dosyć duże. W sumie ponad chyba 300, około 330, tak? Instalacji, 230 parę wniosków, a instalacji 300 ileś, dlatego że no niektóre osoby wnioskowały o dwie, a nawet i o trzy instalacje. Z ostatnich informacji, które do nas dotarły, został przesunięty termin naboru wniosków i będzie nie do 26 czy 8 marca, tylko do któregoś czerwca. Ale tego roku. Na razie. Na razie do tego. Jeżeli chodzi o budynek po przedszkolu? Jeżeli chodzi o budynek po przedszkolu, przyznam się, że jeszcze nie byłam w tym budynku po, powiem, wyprowadzeniu dzieci, ale to z tego względu, że pani dyrektor musi, że tak powiem, się zaaklimatyzować w nowym pomieszczeniu i dzieci. Ja myślałam o tym, żeby do tego budynku wpuścić zespół folklorystyczny Janowianie, ponieważ no, oni tutaj mają na dole w budynku gminy taką maleńką tanciapkę i tam się już nie mieszczą ze strojami. Tym bardziej, że w klubu seniora państwo u mnie byli i do czasu, bo jak pamiętacie państwo, w planie rewitalizacji jest uwzględniony remont budynku w GES-ie i tam na dole ma być przeznaczone pomieszczenie dla klubu seniora, to na razie, że tak powiem, by się przytulili do Janowian i by wspólnie dzielić ten budynek. Dziękuję. Jeszcze, pani Wanda. Przedszkola. Chciałam zapytać, czy jest już jakiś plan, kosztorys, może już jest jakaś firma wyłoniona, czy przetarg na przeniesienie przedszkola w Wrocławicach z góry na dół? W tej chwili jesteśmy na etapie uzgadniania z nadzorem budowlanym, już wniosek poszedł. Nie ukrywam, że rozmawiałam z jedną firmą, ale będziemy chcieli, jak już będziemy mieć zgodę, będziemy chcieli no, znaleźć jakąś w miarę najtańszą firmę. Dziękuję. Pan Kaska, a potem? Dawid mi wziął jedno pytanie, pani Wanda, drugie. Co do tego przedszkola, jeszcze przeniesienie przedszkola w Wrocławicach. Ja bym bardzo prosił, żeby te prace, nie wiem, zaczęły się najlepiej w lipcu, a nie w końcu sierpnia, bo później jest problem. Zazwyczaj tak wszystko na ostatnią chwilę, a później problem z oczopaniem, tak dalej. Najlepiej jakby zaczęli od lipca, jeżeli to jest możliwe, prawda? A drugie moje pytanie, pani Wójt, czy pani Wójt monitoruje cały czas telefon drogi wojewódzkiej i od kiedy wejdą na ulicę Żaleską, jak to będzie wyglądało? Windy jest od ubiegłego piątku. Rozmawiałam w ubiegłym tygodniu, no, ponieważ były zapowiadane te
silne głosy, więc no, na razie się wstrzymują z robotami miejsko logiczne. Kiedy wejdą, no to będziemy jakąś informację. Zobaczymy. Mamy podpisane ten dojazd do Boga przez ulicę Leśną, tak? Tak, mi kierownik obiecał. Czyli całą szerokością drogi też pójdą w tej chwili? To znaczy nie, tutaj mają połowę zostawić przejezdną, ale nie będzie, będzie od ulicy Leśnej do Rynku. Czyli od Leśnej też do Potoka będzie można wjechać. Do Rynku, przepraszam, czy do ulicy Lelowskiej? Do Rynku. Do Rynku. Takie były założenia, takie informacje. Tam nie jest. Ale w tym miejscu to wszystko jest. Ale się do ulicy Lelowskiej. Mają się wpiąć pod ogólnie, tak słyszałem. Do Rynku już uważam. No ja myślę, że jeżeli będzie dojazd przez ulicę Leśną, to raczej no nie wiem. Ale już jest zamiast, bo już kierowcy nie chcieli wjeżdżać w piątek, co niektórzy. Bo już mieli informację. No bo była informacja, że rozpoczynają się prace. Ale wierzymy, wierzymy się zresztą. Ale nie każdy. Dziękuję. Pan Szczepanek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja chciałem tutaj po prostu powiedzieć dwóch kwestii. W pierwszej kwestii to tutaj chciałem się ustosunkować do wypowiedzi pani radnej Maliny Kaczmarek do kwestii pracy i organizowania tych komisji oraz sesji. Tu pan przewodniczący powiedział, że akurat nad tą uchwałą, żeście w zeszłym tygodniu pracowali i ja tak myślę, że dobrze by było wtedy ewentualnie skontaktować się z panią przewodniczącą Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Opieki Społecznej i faktycznie to na pewno by pani przewodnicząca, że tak powiem, zmieniła datę i ja podam dzisiaj, by odbywała się też ta komisja. A tak to podam dzisiaj, spotykamy się raz, a tak jak w moim przypadku w środę będę musiał drugi raz, to oczywiście powiem pani przewodnicząca, że najprawdopodobniej przykro mi, ale chyba nie będę, bo mam wyjazd służbowy i nie wiem, czy jeszcze nie jest to potwierdzone, ale najprawdopodobniej tak będzie. Więc na przyszłość, ale to już raz tutaj, żeśmy sugerowali taką kwestię. Ja rozumiem, niektóre sytuacje nie dadzą się po prostu pogodzić, bo tak jak tutaj zakładamy co do kwestii terminu, bo to jest zobligowane, że na koniec musi być miesiąca, zakładamy w kuratorium. Natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy, bardzo bym prosił, żeby to uwzględniono, bo to jednak, no nie wiem jak Państwo, ale tak jak w moim przypadku, może jeszcze tutaj innych osób, które przy mnie pracują zawodowo. No i tu jest świadectwo tego, że nawet nie ma kolegi Artura, który do mnie dzwonił, że jak pytał mnie, czy będę, ja wiem, no będę. To prosił mnie o, mówi, żeby usprawiedliwić. To też uczyniłem i przekazałem panu przewodniczącemu. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest takie pytanie do pani wójt odnośnie budowy kanalizacji w kierunku wschodnim, a konkretnie chodzi mi o ogłoszenie tego przetargu. Ja byłem u pana na porę, rozmawiałem, powiedział, że pod koniec lutego wchodzę na stronę internetową, patrzę, na razie Zakład Gospodarki Komunalnej nie ogłasza. Jeżeli, a tam są opublikowane też te terminy wykonania, jeżeli on chce to zrobić, zakładamy do końca listopada, to proszę państwa, w momencie ogłoszenia to już trzeba to było robić. Natomiast jeżeli on to będzie, że tak powiem, grał na zwłokę, czy na to sformułowanie, no to opóźnia się pewne procedury. Przecież ogłoszenie przetargu i tak dalej, a później jeszcze te wszystkie sprawy papierkowe, tak to kolokwialnie nazwie, to jednak to jest, że tak powiem, w czasie. I nawet firmy, które potencjalnie, firma, która potencjalnie by wygrała, to później będzie miała troszeczkę z tym problem. Realizacją tego tematu. To tyle. Dziękuję. Pani Wójtka. Ja pomyślałam o tym, żeby przenieść komisję, ale ponieważ informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia była już wcześniej umieszczona na stronie internetowej gminy,
to doszłam do wniosku, że nie ma sensu. I dobrze, że Państwo mają komisję, czasami przychodzą też mieszkańcy, nie tylko radni. I zrobiłoby się po prostu duże zamieszanie. A co do kwestii tego przetargu, to jak tam, to, czy tutaj z urzędu są jakieś naciski na pana prezesa? Ja pojutrze, ponieważ jutro mnie nie będzie, porozmawiam z panem na to, dlaczego jeszcze przetarg nie jest otworzony. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Adaś. Chciałem tak na marginesie dopytam, bo przedszkole się wyprowadziło, czy ktoś tam panuje nad sytuacją, żeby tam rury nie porozrywało? Czy ktoś tam pali w tym przedszkolu stary? Tak, nie ma centrali. Ale, ale jest albo wyłączone jest, czy ktoś tam panuje, ja się pytam. Może jest, ale wyłączone, tak? A woda nie spuszczona, czy żeby tam nie było jakiejś awarii, to zaleje budynek. A druga sprawa, to dziękuję bardzo pani wójt za naprawienie jakby częściowe w ulicy Dębowej, postawienie tych prawdziwych tam, prosiłem na ostatniej sesji. Bardzo dziękuję i zarazem panu kierownikowi Jarosławowi Zasunowi. Dziękuję za to i myślę, że na wiosnę jeszcze ten kawałek tam asfaltu nieduży uda się załatać w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Ania Toczyńska. Tylko na koniec, szanowni państwo, proszę zaproszenia. Ja chciałam osobiście zaprosić serdecznie na otwarcie wystawy tkactwa artystycznego w sobotę 10 marca. Prezentowane będą prace pań, które chodzą tu od kilku lat na zajęcia z tkactwa i już mogą się pochwalić niezłym dorobkiem artystycznym. I pań, to jest głównie podkasa Ludowena Żejska, pań ze Stowarzyszenia Częstochowskiego. Obydwie grupy są prowadzone przez panią Jadwigę artystkę i myślę, że to będzie bardzo ciekawa konfrontacja artystyczna, także bardzo serdecznie zapraszam na spędzenie wspólnego południa w sobotę. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze ogłoszenia. Proszę sobie tam w kalendarzach zapisać, co, jakie spotkania będą kolejne. 28 to jest środa, 15.30 Komisja Zdrowia, o czym już było mówione. Kto jest członkiem komisji, to zapraszamy. Następnie 20 marca Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 15.30, 20 marca Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Pan Przewodniczący Henryk Sroko zaprasza, ja również 20. 27 marca, to jest wtorek, godzina 15.30, sesja, 43. sesja Rady Gminy Janów. Oczywiście będzie kilka uchwał, ale ta ważna o okręgach wyborczych. Do końca marca musimy to podjąć. Powoli pracujemy nad tym, zbieramy te wszystkie projekty uchwał i będą panie i panowie radni w odpowiednim czasie powiadomieni o sesji. Jeszcze pani wójt. Ja mam taką propozycję, proszę państwa, że właśnie na tej komisji edukacji 20 marca omówić projekt tej uchwały o okręgach wyborczych. Myślę, że raczej nie powinno. Jeszcze musimy dokładnie, tak powiem, policzyć, ale raczej nie powinno być zmian. Tak, wiadomo, że JOW-y zostają, no, także to jest tutaj to najważniejsze. Czyli 20, bardzo proszę, żeby tutaj wstawić się na to zebranie. No, chyba tyle. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? 8 marca, wiadomo, że jest Dzień Kobiet. Wszystkim paniom tutaj już w imieniu panów radnych składam najlepsze życzenia, dużo zdrowia, pomyślności, no i wszystkiego, czego panie sobie tylko pragną. To jest tak 8 marca za nami. To będzie. Zamykam 40. sesję Rady Gminy Janów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.